A myślałem, że będzie gorzej. Dobra, jest Foxy. Dobra, nie no. Jak to już mamy za sobą, to lecimy dalej, nie? I... Dobra. Kraina memów. O nie! To nie jest kraina memów. To jest kraina tego, Not Safe for Work. To jest ta Love... Jak ona miała? Love Taste chica. Nie pytajcie skąd wiem. Nie, ale... No, widzieliście, że użyłem ją na miniaturce do FNAF World Randomizera. Więc... Jakby, nie wiem, zabawne. Lovesuit był w tym... W Danganronpa V3. To było Love Taste. Love Taste chica jest... Love Taste toy chica w zasadzie. Jest kanoniczna, tak samo jak Lenny Face, Freddy i Five Nights in Anime. Co to jest? Scott, nie wierzę, że to zrobiłeś. O! No i to jest Foxy. Patrzcie, robimy pełnoprawnego Foxy'ego. Dobra. Okej, zajebiście. Ała, kurwa! Spadłem. Pa. Idź z tymi cicami. Odejdź. Dobra. Nie spadłem. Kurwa. Weź to teraz. Ja potrzebuję lepszej broni. Bo ja... Bo to nie jest lepsza broń. O, siema chica. Mam wrażenie, że pomijam coś. Ale nie jestem tego pewny. Ała, co mnie trafił? Bonnie, spadaj. Tu jest dużo rzeczy. Okej. Aj. Czy ten gościu jakby... Holy shit, co to jest? Freddy Fuckboy! Co jest? Czy one jak mnie dotykają, to one... One znikają, dobra. Nie mogę tego rozwalić? Daj mi kokosy. Dobra. Ej, nie mogę tu... Nie mogę tu nic rozwalić? Ej, to jest niemożliwe. Ej, no wypierdziaj, okej. Okay. Się jakoś przycisłem. Co to było? Mam wrażenie, że się odbiłem od czegoś, nie? Ale to chyba po prostu double jump. Dobra, spadaj cika. Ale ja nie mogę. Booty! Nie! Okej! Okay. Nie no. Quiz, okej, okay, review quiz. How many fingers had Glamrock Freddy on each hand? Glamrock Freddy ma 5. Jak to? Ty chamie! Nie! Halo? Co za chamstwo? Ej, jak Glamrock Freddy ma 4? Ej, ja myślałem, że on ma 5. What Fury has in 20 Reddit actually a thing? Czekaj, co? Adult Fury albo Teenager Fury? Ej,
o co chodzi? Nie wiem, strzelam, że... A tu Fury, kurwa, nie wiem. No i znowu z... O nie, pomyliły mi się pytania, ja od początku... Nie wierzę. Ale o co chodzi z tym Adult Fury? Daj mi to, to pasuje do Foxiego. Co to jest? Aha, arbuzy. Okej. Okay. What is Mangle's gender? No albo jest. Yes! Dobrze zgadnąłem. Yes! Dokładnie. Mangle... Płeć Mangle to jest tak. Scott oficjalnie... Patrzcie, Scott oficjalnie potwierdził płeć Mangle. Ona jest płci tak. Nie ma za co. Jakby to jest najstarsza teoria, nie? Najstarsza w ogóle ten... Najstarszy temat FNAF-owy, jaki istnieje. Dosłownie odkąd FNAF 2 wyszło. Ludzie się zastanawiali, jaki płci jest Mangle. No, teraz, 2023. Potwierdzone, Mangle jest płci tak. Okej, okay, chodź tu. No. Ja mu mówię chodź, to on mówi no. Okej. Okay. Nie to nie. Ej. Ej, nie jest aż taki trudny. Zaraz zdechnę i będę mieć. Nie jest trudny. Nie no. Będzie druga faza? Będzie druga faza. Co to jest? Grzesiu! Nie gadaj. Ej, co jest? Okej. Okay. Ty chamie! Ej, co ja mam tu zrobić? Ej, ja nie widzę... Kurwa. Okej. Okay. Grzesiu, ty gnoju! Grzesiu, potwierdzony... ...wilan. Okej. Okay. Nie. Ała, no i tak mi trafiło. Jak ja mam tego unikać? No, kurde, to mnie trafia za każdym razem! No nie! No i co ja mam zrobić? Nie wiem, kurwa. Bije go. Okej, okay, udało się. Udało się. Pokonałem Grzesia. Zajebałem małego chuja. Aż se zasłużył, nie? Zasłużył se za to wszystko, co zrobił w Security Breach i w Ruin. Że spierdolił Cassie z windy. Zasłużył sobie chuj. Okej. Okay. Bierzemy Mangle. W takim razie. I to jest ostatni poziom. Ostatni poziom. Dobra, zrobimy sobie to. To nie jest zbyt... O! Nie ma tu więcej deezerów. Nie ma sekretów. Nie ma niczego. A napisane było, nie ma więcej deezerów. Więc, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku... Myślę, że ta cała gra to jest jeden wielki deezer, nie? Taka moja teoria. Mam wrażenie... Okej, poznaję... Poznaję muzykę. Music Man? Czy to ty?
Jakiś młotek tam jest. Okej. Słyszę Music Mana. Jego theme song. O kurde. Ej, to jest... U, tęcza. Okej, okay. Widzę, że to wszystko tutaj to jest po to, żeby mnie przygotować na ostateczną walkę z Music Manem. Tak zgaduję. Po muzyce, nie? Hand unit. Czyż broń by się też przydała. O! No i jest. Hehe, 69 monet. Fani. Dobra, nieważne. Co to jest? Czym ja się stałem? Jest Music Man we własnej osobie. Co to było? To jest Scott chyba. What? Okej. Okay. Jak mam unikać tego ataku? Bo tak trochę... Trochę nie wiem. Chad staje jak tu... Ała, tak, bo on tam stoi. Ej, skąd on przychodzi? Ej, ile on ma życia w ogóle? Okej. Okay. Okej, okay, uniknąłem, dobra. Warto stać gdzieś tutaj, żeby go widzieć, czy on biegnie. A kurde, nie zdążyłem. Okej. Okay. Kurde, gościu, ile masz życia? Aj, pierwszy mnie trafił. Dobra, czyli nie walczymy z Music Manem, ale z Scottem tak naprawdę. O kurde. Aj, 7 HP mi zostało, ej. Scott, ja cię please. Scott, nie przesadzaj. Scott, nie. Okej, 7 HP. Okej. Ale mnie palce bolą po tym, nie? Aj. no. To tyle, nie jesteś satysfakcjonowany? To tyle. Pokonałeś mnie. Jej, the end. I to tutaj, te TK, Y, coś tam dalej, nie? No to jest link do takiego filmiku, który link znajdziecie w opisie, mogę dać, bo to jest teaser. Generalnie tam jest więcej informacji o filmie FNAF, więcej takich właśnie urywek z filmu. No taki sekretny teaser bym powiedział. Więc to sobie możecie zobaczyć, że w opisie jest. No i to by było tyle. Ja tu też to społeczność wrzuciłem i właśnie wywaliło mi grę. Więc... niezła robota, Scott. Naprawdę spisałeś się, gościu. Dobra. Puśćmy jeszcze raz tą grę, żeby nie było. Okej, okay. Więc to było Freddy in Space 3, inaczej
Chicas in Space. Nie wiem, czy tam coś jeszcze jest. Może są jeszcze jakieś easter eggi, może jakieś ukryte rzeczy są. Na razie to by było tyle. Dwie odcinki, myślę, że wystarczy. Pokonaliśmy final bossa, więc... Nie wiem, jeśli tam już nic nie ma, to by było tyle. No, jak mówię, Chica myślę, że będzie miała naprawdę dużą rolę. Było interview, czy coś takiego. Było za kulisami pani Emma Tami, chyba się nazywała. Emma Tami i Jason Blum rozmawiali o tym, co tam ludzie jakieś pytania zadawali, oni odpowiadali. I padło tam coś takiego, że oboje powiedzieli, że ich ulubiona animatronik to jest Chica. I Emma Tami powiedziała, że Chica jak w świetle jest taka fajna, urocza, słodka, to jak później światła gasną, ona jest taka straszna, taka naprawdę creepy, nie? I ja miałem taki, kurde, ale przecież większość, sam Scott, najbardziej boi się Boniego. I przecież ten Boni jest tym, który pierwszy atakuje w FNAF-ie. I też jakby zmienili to trochę, bo Bonnie wydaje się być tym najbardziej agresywnym, a zarazem Foxy w grach jest bardziej agresywny. Na przykład weźmy sobie jako przykład na FNAF 2, no to Foxy tam jest najbardziej agresywny, bo dosłownie ciągle stoi w korytarzu i trzeba go światłem odganiać. Więc ja nie wiem, troszkę pozmieniali, ale myślę, że zobaczymy, to może wyjść na dobre. Aha. Od początku grał, czy co? A nie gram od początku. Okej. Ale mam Mengu i ona mi chyba podwaja, bo tutaj mam ten. Ona podwaja chyba coiny. Bo tu są coiny. Ona nie ma nic, Freddy też nie ma nic. Foxy ma serce. Bonnie nie wiem co to jest, ale coś ma. I dlaczego Freddy nic nie ma i dlaczego Chica nic nie mają? To mnie zastanawia. Teoretycznie jest jeszcze miejsce, żeby coś tutaj odblokować na tym screenie. Teoretycznie. Więc może tu będą jakieś rzeczy ukryte. Jeśli się okaże, że tu jeszcze coś jest do odblokowania, to nagram. Nie wiem, ale mam kilka teorii co do tej gry. Mam wrażenie, że tutaj naprawdę dużo rzeczy teasuje nie tylko film, ale też nadchodzące gry czy coś. Nie wiem, ale fajnie było, fajny experience to było fajne doświadczenie, tak wrócić do tych klasycznych powiedzieć gier od Scotta. Bo kiedy ostatnio dostaliśmy grę od Scotta? To było Fury's Rage. To było przed Security Breach. Czy to było 2 lata temu? Może nawet 3. Więc naprawdę... Nie wiem, ucieszyłem się strasznie z powodu tej gry i mam nadzieję, że wy też. Bo Scott teoretycznie nie musiał tego robić, bo zrobił to oświadczenie, że halo, ja idę teraz na emeryturę, będę się skupiać na innych rzeczach i tak dalej. Już nie będzie więcej gier ode mnie, tak napisał. No i co? Dostaliśmy jednak grę od niego. Jakby dostaliśmy... Co prawda nie takiego FNAF-a, jakiego znamy, ale dostaliśmy FNAF-a, no, Freddy in Space 3. Dostaliśmy spin-offa. I mam nadzieję, że będzie więcej spin-offów. Nie wiem, czy Scott chce robić całą sagę Freddy in Space, że była jedynka, dwójka, trójka i czwórka, piątka, będzie tak dalej ciągnąć. Albo może, nie wiem, może powstanie FNAF World 2. Może powstanie jeszcze coś innego, jak na przykład, nie wiem, Puppets in Space, albo co tam jeszcze było, Plush Trap
Take Manhattan, czy Plushies Take Manhattan, coś takiego. Nie wiem, ale jest naprawdę dużo, dużo rzeczy, które Scott by mógł zrobić. I fanbase w sumie tylko na to czeka, żeby było więcej takich FNAF-podobnych, mogę powiedzieć, gier. No. To już tyle z mojej strony. Nie mam nic więcej do dodania. Gra jest fajna, przyjemna. Nie jest aż tak trudna jak druga część. Mam wrażenie, że druga część była naprawdę cięższa. Ale Scott to chyba specjalnie zrobił, żeby ta część nie była zbyt długa, zbyt wymagająca, żebyśmy się mogli skupić bardziej na filmie niż na tej grze. Mam takie wrażenie, że chciał nam po prostu dać tak na chwilę trochę coś do roboty, żeby to czekanie na film nie było takie takie męczące, żebyśmy zajęli czymś myśli i później będzie film i to będzie wielki banger, nie? To w ogóle rozwali system w fandomie FNAF-a i wszyscy będą się skupić tylko na tym filmie. Więc myślę, że Scott dobrze zrobił, że ta gra nie jest zbyt wielka. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie z filmem. Mam nadzieję, że wszyscy pójdą, bo fajnie by było, gdyby FNAF miał taką jakby taką reputację najbardziej popularnej gry, w sensie najbardziej popularnej gry stworzoną jako film, adaptacja filmu z gry, coś takiego, wiecie o co chodzi. Więc nie wiem, to by było super, bo Mario całkiem dobrze sobie radziło, bo Mario to jest coś podobnego, że była gra i stworzyli z tego film. Z FNAF-em jest podobnie. Zobaczymy. Może FNAF pobije Mario. To by było śmieszne. Nie wiem, ale FNAF mógłby być teoretycznie konkurencją dla IT. Dla Pennywise'a. Więc jak dla mnie super, super rzecz, naprawdę. Dobra, ja się rozgaduję, to tutaj już po odcinku jest, więc no, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.